Witam Was w mojej kuchni. Jak już widzieliście, dzisiaj zrobię roladę. Roladę ze schabu z pieczarkami. Ok, zabieram się do pracy. Na samym początku pokroję cebulę. Cebulę kroimy w kostkę. I rozgrzewamy sobie na patelni tłuszcz. W moim przypadku będzie to masło. I przekładamy cebulę. A my w tym czasie pokroimy sobie pieczarki. Pieczarki dokładamy do cebuli. I od razu sobie je solimy. Pieczarki nam niech się tu smażą, a my w tym czasie przygotujemy sobie schab i pokroimy. Odcinamy cały tłuszcz. I oczyszczony schab nacinamy, ale nie przecinamy go całego, tylko zostawiamy kawałek. Tak, żebyśmy mogli go otworzyć. I teraz nacinamy jeszcze raz tą stronę. Tak, żeby nam się ładnie otworzyło. I drugą stronę tak samo. I tak nacięty schab przykrywamy folią. I będziemy go rozbijać młotkiem. No i dobrze, schab mamy już rozbity. Zdejmujemy folię i teraz będziemy opruszać solą oraz pieprzem. Niech poleży nam parę minut. My teraz wracamy do pieczarek. Pieczarki pieprzymy, mieszamy, możemy już wyłączyć ogień, bo tak naprawdę one są już gotowe. Przekładamy na schab.
a następnie zwijamy. Teraz będziemy go przekładać do naczynia. Musimy posmarować musztardą górę oraz boki. I posypujemy kolorowym pieprzem. Bardzo dużo pieprzu, tak żeby pokryło nam całą górę i boki. Myślę, że już wystarczy i tak przygotowany schab wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180 stopni i pieczemy przez 1 godzinę i 10 minut. I naszą roladę mamy już gotową. Teraz musimy ją przetransportować na talerz. Ten sos, który nam został tutaj w naczyniu, możemy użyć jako sos do polania ziemniaków, kopytek albo do polania schabu. Dobrze, ukroimy, zobaczymy jak wygląda w środku. Mięso jest bardzo dobrze upieczone, jest kruche. Przełożymy sobie je na talerz. I polejemy sosem. Który został z pieczenia. Oczywiście skorzystam z okazji i spróbuję. Delikatność uzyskana dzięki połączeniu schabu z pieczarkami, a z drugiej strony pikantność uzyskana dzięki pieprzowi. Niecodzienne połączenie. Polecam spróbować. Z Wami się już dzisiaj żegnam. Jeżeli się podobało, zasubskrybujcie mój kanał, dajcie łapki w górę, komentujcie. Do zobaczenia, do widzenia, cześć.